tego, że jestem pracownikiem ośrodka zdrowia, więc będę się wypowiadał w tej kwestii jak najmniej, bo... Ale kontrolę to... lokali zarządzanej przez ośrodek zdrowia mógłby pan prowadzić? Czy ja myślę, że to, że zwróciliśmy się na piśmie z tymi pytaniami, to tak naprawdę, czy one będą na piśmie, czy nie, to pani ma prawo je zadać. Właśnie to chciałam powiedzieć, czy są na piśmie, czy nie byłyby prawa. Jest tematyka, którą na przykład kierujemy jako komisja, czy mamy tak podjąć, czy połączyć komisję budżetową, czy połączyć komisję rewizyjną. Nie, komisja proponuje tak, czy członkowie komisji zajmujący się zdrowiem mają prawo dostępu do zarządu kierownika ZPZOS-u, mają prawo dostępu do zarządu kierownika ZPZOS-u, umowy podpisanej między ZPZOS-em a NFZ-em na podstawową opiekę zdrowotną. To się nabrało. I do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy. Profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci i młodzieży. Jeśli ja bym prosił na maila, po prostu to może być. Dobrze, widzicie, że ja to już będę pamiętać. Tak, jak będę pamiętać. I jeszcze proszę przy okazji wspomnieć, że w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia jest zapisany punkt kontroli czy pracy nad realizacją przez ośrodki zdrowia funkcjonujące w terenie organizowania opieki zdrowotnej dla mieszkańców. To też mają przejść. Przy ewentualnie do punktu ma się odnieść, czy to chodzi o zakres, czy nie, czy bym wiedział, co chodzi o ten punkt. Chodzi o to, żeby pan góra, jeżeli będzie pisał opinię, żeby miał taką wiedzę. Że w planie pracy mamy ten punkt, tak? Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia w planie pracy ma zapisane takie punkty. W kwestii zarządzeń, no tutaj po prostu jak najbardziej byłby potrzebny ośrodka zdrowia, nie byłoby wtedy żadnego problemu. Pani kierownik ma obowiązek, ona nie może tego obowiązku nie wypełniać, jeszcze nie wypełni, ale to jest już nadzór panu wójt. Nie powinno się tutaj tłumaczyć, że po prostu pani kierownik, że nie ma PIP-u. No są ośrodki, które, instytucje, które no muszą to mieć właśnie z tego względu, a potem być może dlatego PIP-u nie ma, że potem właśnie się sprzedaje, potem są problemy i nic nie wie. A dzieją się rzeczy niepokojące. Ja postaram się już w tym tygodniu podejść, po prostu zwrócić się do pana przewodniczącego, żeby po prostu pana Jacka przygotował stanowisko tej kwestii. To jeszcze chciałam pana zapytać, pan rozmawiał o biegłym rewidencie. Proszę mi powiedzieć, jaka była sytuacja pana kierownika? No tak, rozmawialiśmy, to mówię, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma tego biegłego rewidencia. Prawdopodobnie będzie się zwracała do pani wójt o sygnaty do możliwego finansowania, bo to są mówię, że koszty nie podwiedziane jakie. Znaczy do 30 sierpnia bodajże pan kierownik miał tego biegłego rewidenta powołać. Przewidywanie zakończenia prac, było prostowanie ksiąg
do 31 sierpnia miało się odbyć, czyli mamy już... Komu miał po prostu co pytanie kierownik po prostu już na zakresie, czy za tygodnia, czy włącznie, czy nie, to już... No tylko, że jeszcze mu wystąpiłam do budżetu gminy, bo on już dawno minął i za to się tak będzie przedłużę. Przepraszam panie przewodniczący, mam informację od pani wójt na temat biegłego rewidenta mającego być powołanego w sprawie audytu. Mogę przekazać szanownym radnym. Więc z informacji, którą uzyskałem właśnie od pani wójt, wynika, że nie będzie powołany biegły rewident, że będzie tak jak co roku sprawdzane sprawozdanie finansowe i to, co biegły rewident sprawdza, w związku z czym jak będzie powołany do kontroli 2016 roku, to wtedy będzie biegły rewident. W Echu Zawoni będzie ta informacja zeskanowana i ukazana, ale taki jest przekaz, który otrzymałem na pytanie. Jeżeli nie, to kiedy zostanie powołany biegły rewident zgodnie z zaleceniami audytora z protokołu kontroli potwierdzonych nieprawidłowości. I taką właśnie dostałem, że w ogóle z tej informacji rozumiem, że co roku jest biegły rewident, który bada co roku jednostkę. No ja nie słyszałem, ale mam taką informację. Oficjalnie państwo będą się mogli zapoznać. Znaczy, jak co roku, no w przyszłym roku na początku ale zawsze się bada się zeszły rok. W związku z czym no, nie będzie się powoływać specjalnie do jakby sprawdzenia tego, co audyt wskazuje, tylko będzie normalne badanie roczne, w związku z tym wtedy biegły rewident przyjrzy się wszystkiemu i tak dalej. Sytuacja jest nadzwyczajna, ona nie jest taka. Znaczy ja dokument umieszczę. To jest mój komentarz tak naprawdę. Tylko przekazuję to, żeby państwo się nie zastanawiali, czy będzie, czy powoła. No nie powoła z tego, co ja zrozumiałem z dokumentu. Znaczy nie powoła specjalnie do wskazówek audytora. I ponieważ to była nowa noga powołana, jest co roku, co kadencję powoływana, chcieliśmy, ponieważ Rada pełni funkcję opiniodawczą, doradczą i inicjującą. Chcieliśmy się rozeznać w sytuacji, jaka jest, żeby móc ewentualnie doradzić albo wyjść z jakąś inicjatywą. Zwracaliśmy się o różnego rodzaju dokumenty do pani kierownik i otrzymaliśmy taką odpowiedź, ponieważ to było też za pośrednictwem pani przewodniczącej, czyli pani wójt, która zwróciła się do pana burmistrza o opinię prawną tego typu, o takiej tematyce. Czy rada społeczna ma kompetencje kontrolne? Identyczna taktyka była zastosowana. Pan burmistrz odpowiedział, nie ma, bo faktycznie nie ma i my o tym wiedzieliśmy. I nie chcieliśmy kontrolować, chcieliśmy tylko zdobyć tą wiedzę i tą informację. Ta sama manipulacja, taktyka, jak ja to nazywam, została zastosowana i rada społeczna nigdy nie zobaczyła żadnego dokumentu. A potem się okazało, że są nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych. Identycznie sytuacja wygląda tutaj, jeżeli chodzi o naszą komisję, w czym pan brał udział. I tutaj, panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, chciałbym też przypomnieć, że przedstawiłem radnym i Radzie Społecznej opinię prawną, która stwierdziła jednoznacznie, że przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie komisji, znaczy Rady Społecznej na wniosek i tak dalej, czego nie zrobiła. Wnosiłem też na sesji, panie przewodniczący, do pana o powołanie doraźnej kontroli mającej na celu ustalić realizowanie przez wójta gminy Zawonia obowiązku przewodniczenia Rady Społecznej. Nic pan z tym wnioskiem nie zrobił. Tu w ogóle jakakolwiek kontrola jest nie do zrobienia, nie wiem dlaczego. To jest Komisja Zdrowia i tak dalej. Etc., więc nie będę mówił o innych komisjach, ale właśnie mam znowu świeże informacje od przewodniczącego Rady Gminy, że kolejna kontrola przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego też nie została wykonana. Wasze plany kontroli nie są realizowane, kontroli nie ma. A jak są, to są naznaczone wadą istotną, która skutkuje pewnie uchyleniem kontroli, bo bierze w niej udział, tak jak pan Łagoda, członek Komisji Kontrolnej, który powinien być zgodnie ze statutem, czyli z mocy samego prawa wyłączony z kontroli. Dlaczego pan się podjął tej kontroli? Nie mam pojęcia, ale może właśnie dlatego, żeby ona była nieważna. Żeby nie było kontroli.
W każdym razie, co do Rady Społecznej Opinii Prawnej, przypominam, że wnioskowałem i do Pana i przedstawiałem komisję, opinię radcy prawnego, który stwierdził, że wójt nie może szukać wybiegów i nie zwoływać posiedzeń. Bo po cóż teraz? Będziemy zaraz rozmawiać o kolejnym programie współpracy. Po cóż te wszystkie społeczne rady, jak one i tak nie funkcjonują w tej chwili? Znaczy nie, ja na komisji ustnie ze dwa razy składałem wniosek. No jest to w protokole, jest nagranie. Jest to taki sam wniosek jak pisemny, pisma nie składałem, ale złożyłem wniosek w sensie, no, postulowałem o skontrolowanie, no, realizowania tego obowiązku. Jeżeli chodzi o zakres przeprowadzania, to mam nadzieję, że mamy już jakąś sprawę ułożoną, mianowicie jeżeli chodzi o radcę prawnego, mogę tą kwestię. Jeżeli chodzi tak mówię, o panią Ziarską, to nie chciałbym, żeby to już za tydzień proszę panią Ziarską odnośnie z tego audytu, ponieważ wiadomo, że radny stan zdrowia i tak dalej, po prostu prawdopodobnie sesję w komisję chciałbym zwoływać w czwartek przyszły przed sesją, a to zdarzy się, że będzie też projekt uchwały, może to być wtorek, może to środa. Po sesji z tego co wiem, ustępnie się jeszcze na 27 października. Co z tymi zarządzeniami? Z pytaniami, które pani radna Muszyńska powiedziała, ja mogę sobie je zadać. A co z zarządzeniami? Co są do wniosku? Dlatego musimy poczekać na opinię radcy prawnego. Ale opinia radcy prawnego to nie ma znaczenia. Pan powinien o te dokumenty się zwrócić, a my sobie powinniśmy się zapoznać opinią. Tak naprawdę, jeżeli pani kierownik by uważała, że coś ona nie może udostępnić, to ona się zwróci do radcy prawnego, jakiego chce o opinię. Ale pan powinien zabiegać o to, żeby tą informację w jak najszerszym stopniu dostali. A pan robi wszystko, żeśmy jej nie dostali. Jeżeli byśmy to ujęli w planie pracy, to owszem, ja dlatego mówię, ja nie mam żadnych wskazów. Ja bym inaczej to akurat nie spodziewałam. Dobrze, czyli co z zarządzeniami? Pan nie wyprze się tych zarządzeń, może ustalić się taką decyzję komisji, tak? Szanowni Państwo, co o opinii racji prawnej w takim razie mam to. Czyli opinia będzie mówiąca, że nie mamy prawa albo ewentualnie możliwości wnioskowania bez określonej kontroli. Czyli mamy tylko opinii takiej dalej realizowanej. Tam wnioskujemy, żeby był realizowany obowiązek dzisiejszej komisji, żeby wyprowadzić problemy publicznej i do zobowiązania, do wręczy. Możemy zrobić jakieś jak mamy to załatwić, żeby powstał GIP, żeby zamiast złożyć. Czy jest pytanie, czy jakieś pojedzie uchwały, czy pani kierownik? I teraz pytanie z kwestią zarządu. Bo nawet jeżeli po prostu będzie opinia negatywna, racja w tym zakresie. Czy później Państwo mi powiedzieli, że mamy omijać na opinię racji prawnej, na które położymy pieniądze? Może nie mam się. W tym zakresie. Czyli jeszcze raz. No jest tutaj rozbieżne. Polska uważa, że zarządzenia powinny być tutaj i dokumenty powinny być przedłożone komisji. No i w takim razie pan radca prawny powie się, dlaczego uważa, że to jest tak, zakres kontrolny i nie powinien być dokumentacji. Jeżeli powiedzmy, będzie negatywna. Panie Przewodniczący, przepraszam, czy Pana coś zasugerować? Może poczekajmy na to. Proszę Państwa, proszę rozważyć sytuację zwrócenia się nie do radcy prawnego, a do organu nadzoru, czyli do wójta z pytaniem, dlaczego kierownik jednostki organizacyjnej gminy nie wykonuje obowiązku zamieszczania i tak dalej na stronie BIP-owskiej i co organ nadzoru, czyli wójt ma zamiar z tym zrobić, ewentualnie niech to wójt jako organ nadzoru zwraca się do radcy prawnego, co ma z tym zrobić, a to nie powinien być wasz problem. Ja zwróciłam się tak, z takim pytaniem do pani wójt o BIP. Pani wójt mi odpowiedziała, że ośrodek zdrowia nie
umieszczam, nie realizuję żadnych zamówień publicznych i już nie pamiętam coś jeszcze, w związku z tym nie musi prowadzić biur. Tylko pani wójt zapomniała, że jeszcze są protokoły kontroli, które musi zamieszczać, że są inne rzeczy, nie tylko zadajcie konkretne pytanie organowi nadzoru. Tak, ale tu ja proponuję, żeby to przewodniczący jako no, komisja, to komisja jak się zwróci. No protokołu z Rady Społecznej ten jedyny jakoś zamieszcza pani Dziurowi. Nie, ja myślę, że wykonanie wójt. Nadzoru. Dlatego pytam się, że później przeglądać nie pojedynczenie, że tylko jedno, albo do dwóch. To do kogo w końcu? Bo dwie panie, dwa zdania różne. Ja chciałbym też zdaniem członków po prostu poznać. Czy zwracać się, czy też nie, bo to szanowni państwo, komisja jest sprawą kolegialną. I dlatego pytanie, żeby nie było znowu, że powiedzmy wychodzi to, czy dwie osoby chciały, czy dwie osoby nie chciały, czy siedem osób chciało, czy nie było możliwości wypowiedzenia się w tej zakresie. Ale jak pan się zwracał do opinii do pana Górala, to nic nie musiał za tym opowiadać. Zjawiły się, dobrze. Zamykamy.